A proszę powiedzieć, od jakiego czasu jest taka właśnie między innymi taka intensywna praca Was jako zawodników do uczestniczenia w różnego rodzaju rywalizacji? W ogóle to jest 10 spotkań widowych w formy takie zorganizowane, więc kiedy powstają kluby, to jest około 10-12 lat. Profesjonalnej, to jest nasz włoskiej kampanii. A czy włoskiej? Włoskiej, tak. Włoskie tak. Ramy mamy w tej chwili na czeskich ramach. Na czeskich. Ramy jakie mamy, nie? Ale osprzętu nie musimy się z województwa warmińsko-mazurskiego uzyskać żadnego medalu. Co jest większą satysfakcją paraolimpiady, że te medale zostały. Rehabilitacja słabowidzących, niewidomych, a po drugie rywalizacja sportowa, a więc smak tego, co mają zdrowi sportowcy. Są łzy rozpaczy, są łzy radości, są medale, są nagrody. Siedzi słabowidząca Ewa Wiśniewska, a obok niej jej idiotka pani Wioleta Ostrowska. Obok pana wojewody siedzi nasz brązowy medalista słabowidzący Krzysiek Kosikowski. No, Aniu, tam jesteś? Małżonka. Artura, obok Wioletki, to jest właśnie nasz świetny pilot. Profesjonalny kolarz. W każdym kolarz. Dużo od niego się nauczyliśmy. Wymaga od siebie, od partnera bardzo dużo. Ja też miałem okazję z Arturem wielokrotnie jeździć na treningach, także wiem, co jest wart. Obok mnie siedzi mechanik klubowy pan Jerzy Brodowski, który troszczy się ile może o sprzęt, aby wszystko kręciło się i to dobrze się kręci. Mocna ekipa. Prawdę mówiąc, tak indywidualnie to ja oczekuję zawsze na paraolimpiadę, dlatego że więcej medali zdobywają Polacy na paraolimpiadzie niż na normalnej olimpiadzie. I mamy przecież efekt w postaci tych ponad 30 medali, ale oprócz tego ta ekipa zdecydowanie mniejsza uczestniczyła niż zawodnicy na olimpiadzie. Więc to jest taka podwójna satysfakcja. I muszę Państwu powiedzieć, że takie odnoszę wrażenie, że ludzie bardziej się emocjonują, ci, którzy się interesują sportem, emocjonują się paraolimpiadą niż olimpiadą. Ja odnoszę takie wrażenie, bo zaraz jak w którejś kategorii w olimpiadzie Polacy nie zdobywają medalu, to jest taka ogólna apatia, już nic pewnie nie zdobędą, a na paraolimpijczyków zawsze ci, którzy oglądają, to liczą. Na pewno coś tam zdobędą. Dziękować przede wszystkim za udział w paraolimpiadzie i za zdobycie brązowego medalu i za zdobycie dobrej lokaty. Tutaj zwracam się do pań, 9 miejsca dla nas. I piątego ze startu wspólnego. Tak, 9 na czas. Na czas, a i piąte ze startu wspólnego. Ale to dla nas jest wielka satysfakcja, że jesteście zawodnikami z naszego województwa. Jest taki akcent, bo niestety nie mieliśmy tej satysfakcji, żeby przywieźć jakikolwiek medal z olimpiady, to tym bardziej ten sukces Państwa jest dla nas znaczący, bo województwo warmińsko-mazurskie byłoby niepocieszone, gdyby nie zdobyło ani na olimpiadzie, ani na paraolimpiadzie żadnego medalu. Samo uczestnictwo jest satysfakcją, ale większą jest satysfakcją, jak się zdobywa taki medal. Chińska. Startowało 150, tak? Jest 150 projektów. Panie Krzysztofie, od pana zacznę, od brązowego medalu. Gratuluję panu zdobycia brązowego medalu. Taką statuetkę pamiątkową i list gratulacyjny. Oraz taki prezent, który się na pewno panu przyda w czasie jazdy tandemem ze swoim partnerem, bo nie będzie pan
słyszą, co on na pana krzyczy. Tak? Także czwórka. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję i gratuluję. I to jest takie skromne wyróżnienie. Również panu Arturowi za ten tandem, za to zdobycie brązowego medalu. Bardzo zresztą mi pokazałego i myślę, że też ważne by było taki medal, czy w tym medalu zmienić na przyszłą olimpiadę kolor. Wszystko, taki, wszystko gdyby był na przykład złoty, to by był bardzo ładny. Także mamy motywację. Panu wojewodzie się nie odmawia. Panie Arturze, również gratuluję zdobycia wspólnej w tandemie tego medalu. Jest taki kłopot, że obaj nałożycie, w ogóle nie będziecie się słyszeli i nie wiem, czy tylko złoty zdobędziecie. Jeszcze raz, zapomnijcie wszystkiego. Dobra, kończę. Również gratuluję udziału w olimpiadzie, zdobycia no, zaszczytnego 5. i 9. miejsca, ale ja myślę, że to zainspiruje ten brązowy medal. Może się wymienicie. Złoty, chociaż życzę wszystkim złotego medalu. Ale taką pamiątkę i takie małe brzmienie. I pani Wioleta Ostrowska za to partnerstwo i siłę i wolę walki również gratuluję za udział i za zdobycie takich zaszczytnych miejsc. Również proszę przyjąć gratulacje za opiekę nad zawodnikami, którzy uczestniczyli w olimpiadzie. Taki skromny też prezent, jeśli pan pokoju to przemyśle. Dziękuję serdecznie. Mechanik, ale to jest takie najważniejsze serce tego całego, tych dwóch tandemów. Czyli pan dba o ten stan techniczny po to, żeby kolory medali zmieniały się. Wszystkiego dobrego. Będę się starał, że...